Słuchajcie moi drodzy, jak na początku Dogfood 17 powstaje po raz kolejny wyzwanie, czy moja karta ProCard powstanie w tej grze i będzie dostępna dla was do gry. Zróbmy tak, twórca tej gry ustalił 10 tysięcy polubień pod tym materiałem i powstaje moja karta ProCard. Do tego dwie karty takie pójdą do rozdania dla was w kolejnym materiale. Damy radę, czy nie damy? Napisz w komentarzu, złapkuj i startuję. Siema ekipa, ja jestem Defi i dzisiaj moi drodzy widzimy się w kolejnym materiale na tym kanale. Tym razem będzie to pierwszy odcinek z nowego sezonu Dogfood 18. Na początku twórca tej gry ustalił po raz kolejny challenge, czyli powstaje moja karta ProCard. Jak pod tym filmem uda wam się przekroczyć 10 tysięcy polubień, a wiem jak z wielu z was tą kartę ProCard właśnie miał w swoich składach i challenge jest dokładnie taki sam. 10 tysięcy polubień, lecimy z kolejnym materiałem bardzo szybko i przy okazji powstaje moja karta ProCard. Pod kolejny odcinek jest Dogfood, a dwie karty takie będą do rozdania dla was, także co, zapraszam do krzykowania, a teraz startujemy z kodami do Dogfood. Ostatni odcinek z kodów przyjął się naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie, było to jeszcze w Dogfood 17, po raz kolejny ten materiał zobaczyło ponad 180 tysięcy ludzi. I teraz muszę powiedzieć tak, bardzo dużo pytań pojawiało się, gdzie te kody wpisywać i tak dalej. Wbijacie po prawej stronie, macie takie trzy kropeczki, klikacie to i macie coś takiego jak wykorzystaj kod. I teraz startujemy z kodami. Pierwszym kodem, który możemy zrealizować na początku właśnie Dogfood jest kod start, który gwarantuje nam 50 tysięcy końców. Ja to wpisuję i za chwilę zobaczymy jak to będzie wyglądało, klikamy OK i teraz 50k powinno zasilić w nasze konto i dokładnie tak w tym momencie się stało. Kolejnym kodem jest kod money, czyli pieniążki, wpisujemy money i kod kolejny jest zrealizowany, daje nam 100 tysięcy końców. No i teraz jeszcze taki malutki bonusik pieniężny dla tych, którzy zbiją z tego filmu. Jak piszecie dev start, dostaniecie 120 tysięcy dodatkowych końców. Ci, którzy nie oglądają tych filmów, o tym kodzie nawet nie wiedzą, bo jedynie mogą się dowiedzieć właśnie z tego filmu. Wpisujemy dev start i teraz macie kolejne 120 tysięcy końców. Na start, pyk, klikamy, w tym momencie jakieś 250 tysięcy, 270 tysięcy końców doszło mi właśnie z samych kodów. Nie mogło tutaj zabraknąć kodów na gwarantowanego zawodnika Inform i jedyne co musimy zrobić to wpisać właśnie Inform i teraz ta karta Inform albo o Wants to Watch może nam wypaść właśnie z tego. Zobaczmy kto będzie tutaj, klikamy, otwieramy paczkę i zobaczymy co tu będzie w środku. Tutaj są ekrany też dodane, więc zobaczmy. Okej, mamy ekrany, jest to karta Wants to Watch i to chyba raczej nie będzie nic ciekawego. Prawe skrzydło i mamy tu Olympique Lyon. I to jest Traore. No nieźle. Tak nie za bardzo w sumie ta karta Wants to Watch. Są ekrany dodane jak sami widzicie, ale jednak no ta karta to tak 3x3 raczej chyba zbyt dużo pieniążków nam nie da. A szkoda. Kolejna paczka gwarantuje nam zawodnika, który jest 82 overall plus, czyli 82 lub wyżej. Zobaczmy co tutaj będzie. Klikamy 82 plus i teraz kolejny kod został wykorzystany. Zobaczmy jak to się wyjdzie. Otwieramy paczkę. I teraz tak, czy tutaj będzie jakiś walkout może? Czy będą ekrany? Pyk. Okej, okay, są kary. Ej, to jest ikona! What the fuck, Francja? To jest środkowy pomocnik? O Boże! I pierwsza ikona! 80 overall! 88 overall! Jest to Patrick Vieira w gwarantowanej paczce! 82 overall plus! Co tu się stało, moi drodzy, ej! Ja nie wierzę, ej! Takiego... Serio, takiego startu to ja się kompletnie nie spodziewałem! Zobaczmy, on kosztuje jakieś 100 tysięcy końców. Ja tą kartę oczywiście zostawiam i będę starał się zrobić skład właśnie z samymi ikonami. Szczerze, po wykorzystaniu tej paczki na 82+, jestem zadowolony. Teraz obojętnie co wypadnie, bo mam kartę ikony pierwszą, w pierwszym otwieraniu w ogóle. To jest mój, mam tu świeży skład, świeże konto, na którym w ogóle jeszcze nie grałem. Teraz jedyne co musimy zrobić to wpisać kod CHAMP i dostaniemy gwarantowanego zawodnika, który bierze udział w tegorocznej Champions League. Otwieramy, zobaczymy co będzie w środku. I teraz tak, mam tu 12 zawodników grających w Champions League, otwieramy i ciekawe co tu będzie. Ciekawe co tu będzie, czy będą ekrany? Nie ma ekranów, prawy obrońca, będzie to Roberto, Sergi Roberto z Barcelony. Dlatego Smalling, Teles, Rakicki. No tak nie za bardzo w sumie. Jak w paczce 82+, dostaliśmy kartę ikony, aż boję się sprawdzić, co będzie w paczce 83+. Tym razem to nie będzie plusik jako że plus, tym razem musimy wpisać po prostu słowo plus, 83+, to jest kolejny kod. Zobaczmy co tu będzie, może to będzie kolejna karta jakaś naprawdę ciekawa. Czy będą te ekrany? No ekrany chyba raczej będą musiały być. Zobaczmy, czy coś tu będzie. Mamy kolejną kartę ikony, ej! To jest druga paczka Szwed! Co tu się wyprawia napastnik? To what the fuck, ej! Moi drodzy, mamy drugą kartę ikony i tym razem jest to Larsson! 90 overall! Oh my god! Co tu się wyprawia w tym momencie? Ja po prostu no nie wiem! Serio, jestem w szoku. Jestem po prostu w szoku. Karta 82+, mamy ikonę. Karta 83+, mamy ikonę. Mamy dwie ikony po dwóch paczkach z gwarantowanymi zawodnikami, a jeszcze w sumie nie otwieram żadnych paczek. A mam 2 miliony końców do wydania tutaj. Co tu się po prostu wyprawia, to ja nie wiem. Okej, moi drodzy, przed nami jeszcze dwa kody. Będzie to Scratch, czyli po prostu zdrapka, w której mamy gwarantowanego zawodnika Inform, a później ostatnia to będzie karta właśnie Inform z poprzedniego Team of the Week. Na początku wpisujemy Scratch i później
Idziemy zdrapać, zobaczymy jaki zawodnik inform wypadnie nam z tej zdrapki. Zobaczmy, czy nam w ogóle jakiś wypadnie napastnik, Altidor. Tutaj mamy Murphy'ego. No tak w sumie no nie za bardzo, bym powiedział. No niestety mój kod na zdrapkę się nie za bardzo sprawdził. Teraz jedyne co musimy wpisać to jest kod OLD, czyli to będzie karta z dawnego, z poprzedniego Team of the Week. Zobaczmy jakie karty tutaj będą, a naprawdę kilka ciekawych kart było w tej drużynie tygodnia, więc zobaczmy co tu poleci, czy będą ekrany. Są ekrany oczywiście, no bo jest to karta specjalna. I po raz kolejny nie będzie to chyba zbyt dobra karta, to jest w tym momencie sam nawet nie jaki to jest, Samasa. I to raczej nie jest zbyt dobra karta niestety. Zobaczcie moi drodzy jak w tym momencie wygląda drużyna tygodnia i nie ma co ukrywać, ale najbardziej z nich wszystkich chciałbym trafić Lewandowskiego albo Eriksena, reszta. No tak w sumie nie za bardzo, tutaj są raczej takie średniawe karty, więc co, startujemy z paczkami, zobaczmy co tu jest w ogóle dostępne. Champions Pack 8-2+, Forwards, Midfielders, później mamy jakieś angielskie, francuskie i tak dalej. Ja tu raczej chyba pójdę w 8-2+, zobaczcie co z tych paczek wypadało. Więc raczej chyba tutaj postawię na te paczki właśnie 8-2+, no i będę sprawdzał co w tych kartach będzie lecieć. Zobaczmy, ekranu nie ma, karta non-rare. No czyli tak w sumie nie za bardzo. Na ten moment ekranów nie ma, mamy Harta, Joe Harta. Jest to bramkarz z Ligi Angielskiej, no do Smallinga będzie pasował jak ulał, ale na ten moment nasz skład chyba nie będzie wyglądał zbyt dobrze. Musimy spiąć dupę i trafiać w końcu lepsze karty, na przykład Wants to Watch Anglia. Zobaczmy, czy to będzie Walker. To musi być Walker, tak dokładnie, jest to Kyle Walker. Zobaczcie, Joe Hart, Smalling, do tego Kyle Walker, mamy naprawdę bardzo dobre karty. No w tym openingu. Z tego co się dowiedziałem, to ogólnie jest bardzo mocno zmniejszony drop, przez co paczki ogólnie nie są tak dobre jak wcześniej, więc teraz nie będziemy trafiać na takie składy, że każdy na koniec z Dogfood będzie miał po prostu skład 197, tak jak przykładowo ja miałem w Dogfood 17. No i teraz naprawdę jest dużo ciężej trafiać tych zawodników dobrych, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Na ten moment mamy ekrany w końcu jakieś, zobaczmy, są to Włochy, czy to będzie Gigi Buffon, nie, środkowy pomocnik. To będzie Marquisio najprawdopodobniej, 8-5, tak, to jest Claudio Marquisio, dokładnie. Uuu, mamy kolejną ikonę, moi drodzy! Kim ten będzie? To jest Szwed, czy to będzie Laudrup? Napastnik, tak, czy to jest Laudrup? Laudrup, powiedzcie, że to jest Laudrup. To jest chyba właśnie Laudrup na napastniku. Dokładnie tak, 85 overa, mamy 3 ikony w tym odcinku. No gdybym takie szczęście miał w prawdziwej FIFA, to najprawdopodobniej chłopaki wyrzuciliby mnie z ekipy. Za ten fart. 3 ikony w jednym otwieraniu. Masakra. Okej, mamy kolejną kartę Wants to Watch. Naprawdę przez chwilę liczyłem na Neymara, ale to będzie, najprawdopodobniej to będzie Baldo Diao, chyba, jak dobrze liczę. Czy to będzie Baldo Diao? Dokładnie tak, jest to Baldo Diao. Ouuu! Okej, mamy kolejne ekrany przed nami, Francja, czy to będzie środkowy pomocnik? Nie, to będzie Hugo Lloris najprawdopodobniej. Dokładnie tak, moi drodzy, 88 overall karta, wpada nam w tym momencie do składu, całkiem dobry traf. Patrząc na to, jakich zawodników w tym momencie mamy w składzie, ale przez chwilę myślałem, że to będzie Paul Pogba, który by nam naprawdę bardzo solidnie pasował do składu i to będzie Begovic. Przy okazji kodu tej gierki, jak coś jest podane w opisie, jakbyście chcieli pograć czy coś, Muslera, mój sobowtór, tutaj akurat nie ma zdjęcia, ale jak zobaczycie sobie na przykład na Futbinie, to karta naprawdę jest bardzo do mnie podobna. Okej, moi drodzy, przed nami kolejny ekran, Hiszpania. Ofensywny pomocnik? Nie, tym razem to będzie Dawid De Gea, najprawdopodobniej dokładnie tak, moi drodzy. Chris Smalling, Kyle Walker, do tego jeszcze mamy Dawida De Gea, 90 overall, nasz skład naprawdę coraz lepiej zaczyna wyglądać w tym zestawieniu. Zobaczcie, gdyby takie szczęście było w prawdziwej FIFA, no naprawdę, nie pogardziłbym. Ulala, moi drodzy, mamy kolejne ekrany, tym razem to musi być Luka Modric, albo... Rakitic, dokładnie tak, mamy Rakitic tym razem, jest to karta 87 overall, także naprawdę na ten moment ten skład zaczyna wyglądać fajnie, zobaczymy na koniec po otwieraniu jaki skład będzie uda mi się po prostu zrobić z tej jedenastki, a coś czuję, że tutaj naprawdę fajne karty możemy powkładać do składu, jest to Marcos Rojo, kolejny zawodnik z Manchester United oczywiście. Tak, z nowości, które dodali, to nie wiem czy zauważyliście, ale jest tutaj teraz rynek transferowy dodany, więc możemy szukać zawodników, zapowiedzmy jakieś pieniążki, powiedzmy, że Pele, zobaczymy ile kosztuje najdroższa karta Pele w tym momencie, 98 overall, zobaczymy czy ktoś go trafił, sprawdź cenę i teraz kosztuje 4 300 000 coins na ofensywnym pomocniku, ja coś czuję, że jeszcze troszkę i będę miał tutaj najlepszy skład. Zróbmy tak. Jak uda wam się przekroczyć 10 koła polubień, to robię najlepszą możliwą jedenastkę dostępną w tej grze. A uwierzcie mi, mam pomysł na pewien skład, tylko będę musiał tutaj bardzo, bardzo dużo tradować i po prostu wydropić jak najlepsze karty w paczkach, żeby później zdobyć pieniążki, pokładać jedenastkę i zrobić z tego najlepszy możliwy skład ikon, powiedzmy. Które to są ekrany już dzisiaj, to ja po prostu nie mam pytań. Argentyna, powiedz się, że prawe skrzydło. No nie, to będzie Mascherano. Ja nie wierzę. Nawet w tej grze tutaj Mascherano troluje. Barcelona, środkowo obrońca. Kurde, ja naprawdę myślałem, że to będzie Leo Messi teraz. Przez chwilę naprawdę wierzyłem, że to poleci nam Leo Messi z tego składu. Co za krzywa akcja. Ty trolu pieruński.
czwarta ikona dzisiaj, moi drodzy. Kim ty będziesz? Francja? Czy to będzie po raz kolejny Patryk Vieira? Dajcie mi jego lepszą kartę. Lepsza karta, dawajcie, lepsza. Jest to 8-8 overall. Patryk Vieira po raz drugi dzisiaj, moi drodzy. Jest to po raz drugi Patryk Vieira. Mam dwie karty jego. Zróbmy tak. Kto chce Patryka Vieira, pisze teraz w komentarzu ja. I na następny odcinek jeden z was dostanie Patryka Vieira właśnie do swojego składu. Mam teraz dwie karty jego, więc po co mi? Ani nie będę go sprzedawał, po prostu oddam wam go teraz w kolejnym materiale. Dawajcie. A do tego jest to jeszcze nawet karta import. Całkiem spoko. No i nieuchronnie, moi drodzy, zbliżamy się do tego, że zejdziemy poniżej 1 000 000 końców na moim koncie. Zobaczmy, jak to wszystko będzie wyglądało. No coś czuję, że tutaj może coś ciekawego jeszcze polecieć. Ekrany na koniec nie ma, zostało nam jeszcze 1 000 000 końców. I ja sobie te pieniążki, moi drodzy, zostawię na kolejny odcinek, bo muszę mieć jeszcze z czego, jakby nie było, troszkę się odbić od dna, wytradować coś, posprzedawać jakieś karty i zrobić pieniążki, zrobić jakiś profit na kolejny odcinek właśnie z Dogfood 18. Moi drodzy, zapraszam do łapkowania. Przypominam, że jakbyście chcieli zagrać tą gierkę, zapraszam, link podany na dole. Koniecznie pobierzcie, zagrajcie ich dalej. I jakbyście chcieli dostać właśnie kartę Patryka Vieira, napiszcie w komentarzu ja i wtedy karta ikony 88 overall Patryk Vieira poleci do jednego z was właśnie w kolejnym materiale. I jeszcze raz przypominam o challenge'u. 10 tysięcy polubień, pojawia się moja karta, właśnie prokart w tej grze. I jeden z was, nawet dwóch z was, tą kartę dostanie do swojego składu. Będziecie jednymi z pierwszych. Więc moi drodzy, warto stawić kciuka w górę. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Miłego wtorku, pa pa i cześć.